Nie, no, no człowieku. Tam jest Easter egg, no po prostu wszędzie. Ty se chodzisz, tam coś gada, a po chwili, kurde. Dobra, Ty, no. Easter Dobra, egg. dobra. Witam was również na streamie. Jak słychać, tutaj właśnie jest z nami Fubar, Szmeru. Lecimy kolejny dzień. Ale to na swoim streamie też wspomnij, że Fubar dzisiaj sponsoruje z okazji Dnia Dziecka suchary, tak? A, dokładnie, przepraszam. No. Zapomniałem zapowiedzieć, właśnie kolega Fubar będzie sponsorował z okazji Dnia Dziecka najlepsze suchary w mieście. Najlepsze suchary w mieście. Budka z sucharami Fubara. Budka z sucharami Fubara dzisiaj otwiera. Ale Fubar będzie musiał przyjechać do Warszawy tutaj, bo on będzie jeszcze zdało. Dokładnie. Także. Także Megadzik. Megadzik, zapraszam do oglądania. Ja już też się loguję. Dobra, wyspamowałem Pały, wszędzie na Facebooka, że streamuję. Na wszystkich Dobra. Kanałach, tak? Wszędzie po prostu. Wszędzie, wszędzie. Nawet na fanpage'u Kamila Bednarka, nie? Dobra, Peter, chodź na dół. Nie przeszkadza. I czekamy jeszcze na Domorettiego. Już się loguję. Proszę państwa, zaraz będziemy wymiatać. Oczywiście szczotką kurz spod szafy, bo ja oczywiście jak zwykle będę lamił, także zapraszam na kolejny dzień lamerskiej gry w czołgi. W moim wykonaniu. Jeżeli ktoś chce usłyszeć Turbo Suchara, pozostawcie taką informację na czacie u mnie bądź u Domorettiego na kanale i Fubar wtedy opowie nam jakiegoś zacnego suchara. Dokładnie tak. Także zapraszamy do fantastycznej zabawy w tak. Dzień Dziecka z sucharami. Nie, tylko trzeba określić, jak ma być mokry ten suchar. Jak co? Jak mokry. Bardzo suchy, tak, jak być mokry. Jak taki turbo suchy, naprawdę taki, że stary zagina czasoprzestrzeń. Nie, tak jest. Tak ma być. Taki piasek, piach w oczy, taki wiesz. M109 na początek? Why not? Oj, co wystrzelimy, gwiazdkę zbijemy, nie? Tak, później wylosujemy szczęśliwca, który wygra finałowy Turbo suchar. Ultra Hyper Suchar. Tak taki jest. Suchar, że wstrząsy odnotują aż w Japonii, nie? Tak zatrzęsie całym kontynentem od suchoty Fuba. Fubar, także musisz sobie przygotować jakąś turbo petardę, nie? Tak jest. Będzie ciężko. O, gram Artą, będę rozdawał zaraz z okazji Dnia Dziecka pociski. Łuski! Łuski po wystrzelonych pociskach. Wszystkim przeciwnikom dostarczę jakiś prezent. O Jezus. Łap synu, to dla ciebie. 250 damage'a. Z nieba. Tak jest. Kto ci powiedział, że z nieba? Kto ci tego szukał? Dobrze więc. Dobrze. Witam gościa. Oglądacza. Może podglądacza. Nie wiem, ktoś... O, to musisz mówić w takim razie gościowi, że suchary rozdaję, Fubar. Tak, ale nie jest niezarejestrowany, także nie napisze nic. To niedobrze. Ale może mu się uda to naprawić. Rejestracja nie trwa długo. Wcale streamować nie trzeba. No, tu się już nie da wyjechać dalej. Arty versus Arty is amazing. A, są dwie Arty w przeciwnym teamie. Świetnie, czarny ekran. No dobra, to już jest... Ale o, to dobrze, to nas. Mamy trzy Arty, także. Trzy Arty i Archifelesa jakiegoś, zapewne. Archifeles. I gdzie jest nasz BMP? No, brawo. BMP pojechał do miasta. To już wiemy, że lewa strona padnie. A wiesz, co to znaczy BMP? No. Będziesz miał pomoc. BMP to taki format od Painta, nie?
A zdjęcia, format zdjęcia komputerowego. Bitmapa. Albo nie, w sumie nie będę się ujawniał. Siedź po cichutku na razie. Że udaje, że mnie nie ma, nie? WMP pojechało ze mną. Go nie ma na pewno. Ze mną tutaj na D8. O, już coś wyspotowane zostało. O, lag. Tak zwany olag. No, w końcu. Suprzęcyny się tam przebiły. Niedobrze, nie cieszy mnie to wcale. Będą spamić. Będą spamić właśnie. Kurwa. Ooo, co tu? Leopard, niedobrze. Random. Nie za dobrze. Czy uda się skontrolować? Kurczę, ilu ich tam jest, żeby ktoś to wyspotował? Ja nie da ich tam spróbować od tyłu ugryźć. O, plecy nam robią. Chyba. No. No, chyba mu jakieś moduły popsułem. Fubar, co u ciebie? Nic. Ale jesteś w bitwie? A nie, strzelasz, no to jesteś. Co się nie chodzisz? Trzeba temu miastu pomóc. No musisz nas tutaj spróbować wspomóc. Na razie nie kontruję. Kontruję. Tak? Zostałeś? No, to za wiele hapsa mi nie zostało, szczerze mówiąc. No, ja się tu nie przestrzelam. Zostałem zniszczony. Identify target. Hostile tank. Zaraz spadnie. No. Ajć. Dobra. Ja też leżę. I kwiczę. No ale kurczę, oni jednego stracili, a nas wyciapali, kurka wolna. Niedobrze. O, tu też artem jakoś. Wychodzimy. Tak, wychodzimy? Tak. Get out. Gotta move out. dobra, ja skorpionka biorę. Chyba, że ten... Czy będziecie czymś małym jechać? Tą LAV może sobie pod... Albo dobra, no... Czekaj, muszę zobaczyć, co ja chcę w ogóle zrobić dzisiaj. Będzie skorpion. Sheridanem już to 9 jest.
Chciałem chyba u tego drugiego dealera coś robić. No, mi Sheridana to strasznie dużo. Włączyłem te M109, może być. Swingfire. Aha, bo to my LAV-kami mieliśmy to robić, tak? LAV-kami albo M113. LAV-kami chcemy swingfire'y zrobić. Dobra, to odkupmy LAV-ki. Tak wyglądają drzewa dla oglądającego. Jak przyzoomujemy, to pojawiają się staty. Także całkiem ciekawie. Ammo zakupię. O, wrócił już ten. Skończyła się bitwa. No, no tak czy siak, to ale... Co ja tu wiem? Wow! Drugi w teamie. Ładnie. Ja w ogóle jakiś damage zrobiłem? Chyba nic, nie? 356 na 1300. To co, lecimy tym małym dziadostwem, czy... Nie, może... Wy LAV-kiem, tak? Wszystko jedno. Ja też sobie LAV wezmę. Musimy robić spota. Ty, no przecież zrobiłem sobie... Aha, dobra. Czekaj, zmierzę czegoś ciekawego. Czy ten czołg od razu jest ubrany? Nie, ja go ubierałem całego. No właśnie, nic nie widzę, że trzeba. No właśnie, czemu się kłócisz ze mną? Tylko będziemy robić tak, że jedziemy trochę na pałę. Mm-hmm. Bo chcemy wyspotować jak największą ilość czołgów do 5 minut. Aha, żeby zrobić tego dealera. Żeby tego Swingfire'a zrobić. 60, wow, no to trochę trzeba. Faktycznie. No, to wiesz. No to tam. Tak, no ale to w kilku jedziesz, nie? Czy potem też walczymy, nie? Może uda się też coś... No, dokładnie. Cool strike. Oj, tutaj bym na przykład poleciał właśnie na tą lewą stronę. To znowu ja. To znowu ty. Witamy. Przedstaw się przed tyloma słuchaczami, przed tymi milionami słuchaczy. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Ci mów. W dupę w sumie też. Chusteczka ci w dupę. Dzisiaj, jakbyś chciał, Blinku, no, to ponieważ jest Dzień Dziecka, o, to możesz poprosić i Fubar strzeli ci turbo sucharem. Możesz wybrać, bo tam ma kilka kategorii. I na przykład są suchary takie, żeby na przykład oczy ci się wysypały, żeby ręka ci się oderwała i rozsypała. Różne takie suche rzeczy, nie? A może taki z największym pierdolnięciem? No nie, ten zostawiamy na finał i będzie losowanie i szczęśliwiec właśnie dostanie takiego sucharka, że go wypierdoli na Marsa, nie? No dobra, no to niech maszyna losująca zalosuje i daje. Ale jeszcze nie losujemy, na razie możesz poprosić o zwykłego suchara ze zwykłą mocą. Poproszę A poczekacie na mnie tymi LAV-kami, czy tak nie za bardzo? A ja już, dobra, już to czekam. Tym, to ja sobie jadę tak. Już czekam. Bo jednak firepower 3 LAV-ków robi się niebezpieczny. Dokładnie, z impetem... A i zapalcie światła, żeby był hardcore. Dobrze. Z impetem w głąb będzie później. Z impetem w głąb, jak to zabrzmiało. Sucher z impetem w głąb będzie też. Aż przeczyści wszystko, zleci z jelita. O, nie mają dwie arty, można spróbować je też dojechać. Mam spota. Zaraz dostanę w dupę. O kurde. Ale przynosowałem. Miałem szkusić przyjechać jak to z miasta. Na których poziomach się tam geniecie? LAV drugi tier. Teraz poleciłem.
Coś mi popsuł linię. Moc. Nie wiem, to pusty super, tak? No, nie wiem, to już do ciebie należy, jak to potraktujesz. Ła, kurczę, na kamień trafiłem. Chciałem tu skoczyć sobie w wokal. Gdzie indziej kamerę miałem. Ale papa mi się brywa. Nieźle, dobra. O, Fubariusz jeszcze został. No bo on jak zwykle, wiesz, jedziemy we trzech, jedziemy na ostro, jedziemy na ostro, a tam po krzakach jest przekitrany, nie? A tam już po 100 metrach był tak zesrany po prostu. No mówi, ja więcej nie jadę, ja wracam do Marki. Tak, wiesz co, ja muszę, pomyśleć? Zastanawiam się, czy nie ogarnąć wtyczki na multistream. Nie jechać na Twitchu jedną sześć. No, myślałem o tym, ale to pamiętaj, że... Że? Zasoby i FPS-y. Zasoby i FPS-y. Nie masz tak, że jedno przetwarzanie ci puści na dwa. Aha, no bo nigdy tego nie ogarniam, ale się zastanawiałem nad tym właśnie. No ja też kiedyś myślałem o tym, dlatego właśnie się dowiedziałem. Aha, czyli to nie jest wtyczka do OBS-a, która po prostu puszcza na dwa z jednego tego, aha. To już działa raczej na zasadzie, że po prostu OBS-a działa do OBS-a, jadą ci na przykład. No wiesz, no jednak te 2,5 kilobita na sekundę musisz walić, nie? Mega. Więc... 2,5 mega. Boże, mega. Więc... no, razy 2 to policzasz, no to już ciągle. Znaczy wiesz, ja mam 20 up, także okej, okay, nie? Ale to ja nie mówię o tym, ja mówię o... No kodowanie zasobach, podwójne, to u mnie nie pójdzie. Procesor, pamięć i tak dalej, nie? No to wiesz. Nie, nie pójdzie podwójne. Jakby, no bo pamiętaj, że bitrate to też jest jakby kwestia obciążenia twojego kompa. Tak jak mówię. Pójdź sobie na 5K bitrate'a i zobaczysz, jak ci FPS-y spadną. Nie, no to... I jeszcze full HD, nie? To się wszystko zgadza. Nie, myślałem, że to działa na takiej zasadzie, że jest wtyczka, bo mówię, nie ogarniałem. Co ty, jakby tak można było, to bym tak od dawna przeszedł. Wszyscy by tak robili. Ale jest wtyczka jakaś do OBS-a, do multistreama. Nie, znaczy, słuchaj, generalnie tak. Takie coś można robić, jak masz osobnego kompa. I on tylko streamuje, no to do. I sobie, wiesz, i wtedy faktycznie ten komp do streamów może sobie pociągnąć dwa te i może sobie, wiesz... streamować i na Twitcha, i na Hitboxa, i na każdą inną platformę, na jaką się uda to skonfigurować, nie? I wtedy tak, tylko ważne, że ciągniesz to z Overmedia, a nie, wiesz, nie bezpośrednio. No bo teraz masz tak, że wiesz, no kompa ci obciąża i gra, i dodatkowo OBS, i jak dwa OBS-y odpalisz, no tak. I wiesz, zaczniesz puszczać, no to już w ogóle się zrobi masakra. A ten, tak jak mówisz, jak właśnie tu się podłącza tą Overmedia? Ty widziałeś to? Czytałeś coś o tym? Że no, w osobnym kompie stoi, wiesz, Overmedia. No masz coś takiego, że Overmedia albo kupujesz jako wpinkę po prostu do PCI, albo jest to karta zewnętrzna na USB. No tak, no to wiem. I po prostu wpinasz ją między kartę graficzną a monitor na przykład. Nie? A no właśnie, nie pomyślałem o tym. A to takie proste. I ona z tego ciągnie. Zero jakiegoś obciążenia. Exactly. Ściągasz sam obraz. I to puszczasz, wiesz, na kompa, który streamuje. Niektórzy robią tak, że wpuszczają to z powrotem do tego samego kompa, ale to jest bez sensu, no bo tak samo OBS cały czas pracuje na tym kompie, więc to jest głupota, nie? No, natomiast w ten sposób wrzucasz się do innego kompa, ten kąt może być słabszy wtedy i możesz sobie właśnie coś takiego zrobić. I wtedy, jeżeli chcesz... Jak co? Chcą spod tego, obraz z PFA trójki, czwórki. No tak, no to wiadomo. Tak. Wszystko, co właściwie cokolwiek możesz puścić wtedy pod Overmedia. Ale te nowe Overmedia już są w formie kart rozszerzenia, a bardziej takich jakichś małych skrzyneczek. No dobrze, no to przecież powiedziałem przed sekundą, że masz dwa rodzaje, tak? Masz boksy, które wcale nie wiem jak teraz, ale z swego czasu były z nimi duże problemy i wiele osób jednak decydowało się na wersję PCI. Znaczy tak jak widzę, tam jest jeden streamer taki, który właśnie często streamuje gry z... Czy streamuje? No nagrywa gry z PS4. A nie, Levi, ten Sheridany bierzemy. To nie ma większych problemów. Czasami tam jakiś błąd podobno wyskoczy z obrazem, tam jest chwila. No dobra, ale... Czyli to LAV dalej? Tak?
Nie, tak? Poczekaj, kurde, ja miałem wziąć tego, Sheridana. No właśnie, no, się zastanawiam, czy... Przyłącza się. Dobra, no to go. No ale dobrze, no to on nie ma problemów. No, masa innych ludzi, którzy streamują przede wszystkim na PC, tak mają problemy, no i... No takie, wiesz, licytowanie się, nie? Ale czy co, z wersją PCI? Wersja boksowa przede wszystkim ma tam lekkie problemy z opóźnieniami, no i to jest... To są jakby... Główne problemy z synchronizacją i tak dalej. No ale to nie są to znowu jakieś tam problemy, których po pierwsze nie można wyeliminować, po drugie... których nie można wyeliminować. No dokładnie. Każdy to trochę robi inaczej, ale summa summarum gdzieś tam ogarniają to. Ale są, no, z konfiguracją po prostu są problemy. Ja z drugiej strony te wersje boxowe są fajniejsze w obsłudze i też dają trochę więcej możliwości. No chociażby takie możliwości, że faktycznie idziesz z tym pudełeczkiem i po prostu zrzucasz sobie gdzie chcesz, co chcesz. Jeszcze tym bardziej, że wersja boxowa ma... Słuchajcie, mam cały czas czarny ekran. Nie, u mnie jest wszystko. U mnie też jest. No to... Wy teraz na dwójkach cały czas jesteście? Nie, teraz czwórki. I... ona ma jeszcze wbudowaną pamięć, więc można sobie iść gdziekolwiek i podpiąć się gdziekolwiek i rzucić sobie cokolwiek na to. Nie? No tak, w sumie tak, to jest dobre. Ja nie wiem, czy to dobre, ale będę już nie mogą same z siebie rzucać się na tego, na jakiś serwis plików. One chyba już mają podłączenie do neta normalnie. To dobrze, ale to nie chodzi, trzeba by było pamięć, nie? Że możesz sobie przygotować przecież ten. Kurde, no i znowu mam to samo, prawie codziennie mam to samo. Kurczę, ciekawe z czym to jest. Może to się z SLI gryzie, bo ty masz w SLI chyba sprzęt, nie? Nie, no i odbieram jedną kartę, bo aha, nie obsługuję nawet w SLI. To gdzieś może z softem. A patrzyłeś aktualizację? Znaczy na pewno, głupie pytanie, kurde. Nie mogę zamknąć nawet gry. To mnie się wysypało wszystko. I jeszcze gorsze jest to, że jak daję menedżer zadań, on mi się odpala, ale jest pod oknem z grą, a to gówno nie chce się zminimalizować. Nie? A masz drugi monitor? No mam. To weź lewy Windows, Shift i strzałka prawo-lewo. Tak, to pójdzie? No przerzuci ci na drugi ekran okno aktywne. Dobra, okej, dzięki. No nie znam tego skrótu. No ja do niedawna, można powiedzieć, też nie. Nie miałem nigdy takich problemów, odkąd się przeniosłem na Windows 8. Nie, mi kiedyś znajomy, kolega z pracy powiedział. Wiedziałem, że ten system jest chory, nie? Jak właśnie często robią, wiesz, jakieś tam prezentacje, nie prezentacje, wiesz, w sensie monitor plus rzutnik. I właśnie jak coś tam się wykrzaczyło do tego, to kombinował i gdzieś tam czy wyczytał, czy ten, mówi, że spróbuj tak. No i faktycznie działa. Zadziałał. Super. Rejoining your last match in progress. Confirm. Może jeszcze coś postrzelam? O. O, jest ten kurde i taki rzut i fucking mnie wywaliło, nie? Abym miał takie fajne granie. Oj, Damorietti jest w tym meczu, ale Bayer, znam gościa. Kiedyś razem w Altisery paliśmy. Tak, kto to jest, kurde? Ja uwaga, jestem w grze. O, będzie się działo. Będzie impreza. Jest impreza! Jest szmer... Tylko jeden frag. Jest... No co ty? No ładnie. No ja tam obijam stary, jednego, ale... zapominasz, że to jest Sheridan. No to jest Sheridan, no to jest racja. Nie pierdoli w tańcu. Dobra. Oskrobaliśmy jednego. Tu gdzieś się drugi kitra za tym. O, Arta mnie namierzyła. Teraz może być ciepło. Dobra, trzeba jechać mu pomóc. Psychozis dostał w dupę.
i kolejny frag. Dziękuję, dobranoc. Dobra, oklepał dziada. O niestety, ta T-62 tak sobie pięknie nie radzi. Nie trafiłem. No, ja też ale nie. Ktoś inny mu nieźle przypieprzył. Też Sheridan tam jest. Jeszcze coś och, było ty na w życiu. Lotnisku. Ach, poszło po. Kurde no. W jarzmu strzeliłem i nie przebiłem go, nie? Coś tam jeszcze jest? O, ty małpo. Przepraszam. Małpo wstrętne, Sheridan. Identify target. Hostile, tank. Tylko nie wstrętny. O, już po mnie. Jeszcze, on jest boss. Jeszcze jeden strzał i po mnie. Jest tu ekipa, gdzie ja jestem. Cała ekipa tu siedzi. O, właśnie mnie zjeli. Zamiast się schować, to ja się stoję jak... Ach, dobra. Nie wiem jakim cudem, następnym ale razem. Z APK strzeliłem go za 160 tylko. Czy będziecie teraz jechać? Jakiś element. Pewnie czwartym tierem, bo na razie chłopaki jeszcze się trzymają, nie kroi się, żebyśmy do garażu wychodzili. Chociaż ich jest więcej przeciwników, nie. Z porówną więcej. Trzymają trafienie w wizję, coś takiego. Jednego no, mniej no, mają. No tak go trafiłem faktycznie. Jak chcesz, to możesz zrobić stream hunta u Szmera albo u mnie. Na hicie. O Jezu, jakie ma farta. To będziesz widział, ale kiedy się tam... Z hitem muszę pieprzyć. To jest opóźnienie dosłownie 2 czy 3 sekundy, nie? No i masz, dostawić 530. Teraz co? Boli teraz dupa, co? Och. Fubar już, bo... Palił mnie. Nie, ciągle nie mogę się przyzwyczaić, gdzie mam gaśnicę, nie? Jednak te... To kup te za 500. I no... Nie no, muszę się przyzwyczaić, po wocie po prostu klikam, wiesz. No ale przynajmniej wiesz, przynajmniej gaśnicę sobie można wziąć tą automatyczną i wtedy możesz, wiesz, zero opóźnienia, nie? I jeszcze do tego obniku. Taka droga. No jest... No, ta kosztuje 250, tamta 500, tak? Coś za coś, ale aż tak często tego nie używasz. Nie masz tego co mecz. No w sumie. No dobrze przekonałeś. Kupuję to. Kupuję w ciemno. Leopardą. Ten, proszę zarypać tego. Oj, oj, oj. Zaoraj go. Zaoraj. Zajeb go. Cieraj. O. O, o. We're in trouble. Dajesz go, dajesz! Dobi, dobi! Uff, to dzięki Arcie ładnie. Człowiek to zabił. Coś chyba w ciebie strzela. Tak jakoś to wygląda. Przed tobą chyba to coś gdzieś jest, nie? Pamiętaj, żeby zlokować prawo. I wtedy w jeździe ma 99% zdolności. Mówisz, że tak dobrze celuje z jazdy tak. Wtedy? Muszę znaczy spróbować. To 99 to jest taki joke mój, bo ja wiem. Tylko jeden z trenu, ale on wie. Podczas jazdy skupia prawie... Na wprost. Zajebiście skupia po prostu. Nie można machać wieżą ani... No, jak nie ruszasz wieżą, to on po prostu... Ani kadłubem na boki. To w jeździe możesz pędzić sobie nawet 70 i masz super celność. O, jest coś. No właśnie, coś takiego. Coś takiego. On jest genialny po prostu ten Sheridan pod tym względem. I możesz znaczy... jechać naprawdę jak szybko chcesz. Żyroskopy, czyli idealnie są tam, powiedzmy, coś na tej zasadzie. To jest taka sprawa dobrego stabilizatora, nie? Dobra, co ja tu ugrałem?
Pewne nic. No, nie jest tak źle. Nie jestem na końcu przynajmniej. O, ty, ja też w sumie nie jestem. Przyjąłem sobie w połowie bitwę. Przestrzelił, pierwszy strzał tu wrak od razu był. No tak, to było dobre. To było dobre, to trzeba, to fakt, to trzeba przyznać. Dalej Sheridanie? Nie robimy lewikami? No, ja bym to traktował jako... Jak chcecie? Po prostu, wiesz, no jak wyjdziemy, to... A, że jako zastępczy team. Tak, okay. Bierzemy lejwiki i sobie do tego robimy. No, możemy tak zrobić. Chcesz bez przesady, pamiętaj, że nie wiem jak ty, ale ja jeszcze Sheridana nie mam wytupowanego, tak? No, nie wiem, czy to było potwierdzenie, czy... A, no to właśnie, no to... No, ale ten silnik to tam, wiesz, daje pół sekundy przyspieszenia. No to co, ale ja lubię mieć zrywa, bo ja ciągnę latawce sobie czasem. Tawce sobie ciągnę. Proszę państwa, suchar w wykonaniu Szmera na Dzień Dziecka. Ciągam tak. Sobie latawce Sheridanem. Tak, zgadza się. O, i teraz proszę państwa, w tej bitwie najważniejsza jest temperatura podłoża. Gdyż na tym podłożu będziemy rozkładać wszystkie nasze składniki, przede wszystkim około 320 gram seller, do tego bita śmietana, taka dobrze schłodzona i słodzona, i oczywiście suszone, takie podsuszone lekko kawałki fubara. I tego fubara zalewamy wrzątkiem, zostawiamy na 3 minuty, dosypujemy troszeczkę przyprawa wifon. Dosypujemy później tego uprażonego seller i te resztę tam dodatków, możemy dodać pieprza, sula, co tam chcemy, Coca-Cola nawet, i to wszystko mieszamy, odstawiamy na 20 minut i podajemy w wiatro. Co ty masz na tym wifonem? Bo ja lubię wifona. Wifona jest dobra. Słuchajcie, podjeżdżam od razu na górkę. Taki jestem. Taki jestem. Zimny drań? No na gorąco drań. Już czujesz, że to jest błąd, co robię, nie? No jak zwykle. Czuję błęda. Rozłączyło mnie coś. O. Coś cię rozłączyło. Co, wy dalej na czworkach? Mhm. Ja dalej na czworaka, no. Na czworaczka jedziemy. Na czworaczka mówisz. Tu się dobrze ekipa obstawiła, już widzę na kontenerach. Trzeba tak zrobić, żeby tu wjechać. Kurwa, unać, nie ma nic. A cóż, to coś mi się zniszczyło. O kurwa. Dobra, to ja jednak stąd uciekam. Co to, gdzie to do niego wali? Ta górka to jednak samobójstwo jest. Oni się teraz boją po tym moim. Ale arty łupią. Dwie arty właśnie. Mocno biły nasze arty. Ja czekam, kiedy wreszcie do swojej dojdę. No
Oj panie, to my po 3 czy 4 dnia grania dopiero weszliśmy, a graliśmy non stop. Nie takie proste. Incoming Arty! Ależ ja zabijam te czołgi i te wozy pancerne i te taczki, turbo taczki. Turbo kaczki. Kurna, Arta mi tutaj przypieka. Dostał. Albo mi się wydaje. Albo hity dostały nerfa. Nie. Ja na razie chyba raz tylko przekroczyłem 500. Chyba do penetracji. Co? Chyba do penetracji. Nie, do damage'a. Kurna no, nie chcę... Co za ślepota. Dwa strzały i nie weszły, no. A centralnie nacelowane. Oj. Dwa strzały i sandały. Dokładnie, żebyś wiedział. Sandały Mojżesza. Dobra, robimy rush. Dajesz. Rush? Mój druku, który zawsze mnie zostawia. Dwa czy trzy? Rush taki zespół, nie? Swoją drogą bardzo fajny, polecam. Gimby nie znają. Ja też ledwo. Chociaż jak rasze grały, ja już tam brzdącowałem. Ale mój ojciec za to strasznie dużo rasze słuchał. Więc znając życie, zanim stałem się świadomy tego co robię, to przesłuchałem całą jej dyskografię pewnie z 50 razy. Nie? O, nie weszło. Czy ta Arta zniszczyła swoją Artę? Lol. No cóż. A gdzie jest ten? Gdzieś się do zakitrał jeden. Gdzieś tam szeryk tam siedzi. Kurczę, nie mam modów i teraz nie wiem, czy on był w ogóle spotowany. Przyzwyczajenia, tak? Ja mam wrażenie, że widziałem jakiegoś... No, on zabijał nawet, zobaczmy, bo fragi ma. Może gdzieś tutaj, może się kampi. Tutaj nic. Chyba nie przyjeżdżało naszego. Nie, są jakieś dziury w płotach. Nie wiem gdzie on był, kurczę. Też nie mam pojęcia. Cześć Forsaken. Szmeru to był Hades, gdzie on mógł być? Ha ha ha, w podziemiu. Dziękujemy, pierwszy suchar Fubara, nie? Na dzień dziecka, Fubar dzisiaj rzuca suchary. Każdy może sobie zamówić sucharka. Koniec streama, losowanie turbo suchara, który wypieprzy na Marsa. Nie? Ty Fubar, widzę, że ty w coraz lepszej formie jesteś. Ja nie wiem, to jest po prostu sucharami. Wymiatacz. Nie, najpierw na silnik zbieram. Potem sobie kupię smoke grenade. Nie zdążył ten dwa razy wyrzucić. A ty, no właśnie, mnie to wyrzuca raz dziennie, a tego wyrzuca co drugą bitwę, nie? To masakra. O, a teraz widzę, że jakby Fubar i Damo dostali DC. Choć widzę też jakby, że Damo ma DC. No miał tą ikonkę DC. Mhm.
Nic takiego błędy, nie miałem. Błędy. Normalnie się... Nie, to zachowując się jak część ładuję. Społeczności AW, właśnie mi woda też. O, zachowując się jak pan Purple Ruff. Give me back my money! Co to w ogóle ma znaczyć? Że ja widzę kolegę offline i się denerwuję, zawały już prawie dostałem. Myślałem, że go wyrzuciło i że internet stracił. I nie tylko. Jakby powiedział mój dobry przyjaciel i trener polskiej reprezentacji w narzekaniu, ta gra zjebana jest. A mówił to Blinku. Nie, gra jest bardzo to. Jak mam lepiej. Póki co muszę się zgodzić. Nie, Lek, ty po prostu jeszcze nie przyjrzałeś na oczy. Ty nie możesz uważać jakiejkolwiek gry za dobrą. Ty nie jesteś z sobą, ty musisz powiedzieć, że ta gra zjebana jest. Nawet jeżeli nie jest, to musisz zrobić tak, żeby było. Blinku, proszę, zrób to dla nas. Spraw, aby ta gra była zjebana. Dla zasady, tak? Dla zasady, nie, bo wtedy będę wiedział, że ta gra jest dobra. Bo jak ty narzekasz na grę, to znaczy, że jest dobra. Ty powinieneś zostać beta testerem. Recenzentem. Krytyk. Już wiemy, kim jest niekryty krytyk, to Blinku. Tak, tylko się nie przyznaje. Dokładnie, tylko się nie kryje. Nie kryje się. O, w sumie dobrze myślisz, Fubar. To jest nasza miejscówka. Tu się pierwszy raz poznaliśmy. Tak? Tu powiedziałeś tak. No jak się tutaj zaczepiam. Cześć, misio. Yeah. Zobacz, tam są targety. Targiety macie? Targiety. Kurczę, tutaj nie ma takiej... Nie mam takiego wzniesienia, jak po drugiej stronie. No. To jak szkoda trochę, bo tam się fajnie z rakiet trzepie. Kaszmer lubi trzepać. Dokładnie. Dywany. I chodniczki. Ostrze noże i nożyczki. Alabardy i pilniczki. Aparat czeski. Gwoździe pilniczki. Taki patki dywany. Polskiego hip-hopu nie słyszałeś? Ostrze noże i nożyczki, halbardy i pilniczki. Rabaty wiążą, że usuwam ciążę. Dokładnie. No nie, w Hubertyku Backstreet Boys tam słuchanie. To sam polecałeś. I want to away. Tell me why. No. 590. Powoli skłaniam się ku temu, że jednak nie dostałem alfa. Ale tylko powoli na razie. Model destroyed. Brr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 
Jezus, jak mi jest. O masz. Ty jako. Ale miałem fazę. Ty cofał się mój. Ja pierdzielę. I co? I nałożył się z tym. Z ikonką przeciwnika. I przypieprzyłem swojego. Shoot weapon. Nie ja miałem także przycelowałem przeciwnika, a mój po prostu przyjechał i go zasłonił. I want it that away. Ten Swingfire mnie jeszcze nie zobaczył. Czy tak nie wystawię, bo to nie jest. O, jak mnie coś widzi. Dzisiaj jest potęgą problemu, tak? No. Ale mogliby coś zrobić z tym celownikiem. No, już narzekam.
Już. Już się zaczęło. Już, zaczyna się. Jeszcze dwa dni i tak raz zjebana będzie. Tak mówił Blinku, nasz proroku. Yo, proroku! Incoming! Driver, move! O, tam coś strzela. Warto. Jadę. Mam akurat APK załadowanego. No zaraz mnie też 64 dojedzie! O, zjechałem. Aaa, nie zdążyłem, zdążyłem strzelić jeszcze. Zrolowałem Blanta i zjerałem Artę, nie? Cholera kap, szmaru. Tu kap. Kap. Nasz. Aha, no to trzeba wrócić. Tylko, że ktoś tu postawił jakiś kamień, nie? Ktoś miał postawić kamień. Kamień, nie? Ej, ja wjadę tutaj przy... Ktoś widział, że staczasz się z tej górki i podstawił ci specjalnie kamień po gąsienicy, żebyś tak się nie stoczył, nie? Ojdź. Ała. Oddałem mu. Nie temu, ale dobra. Kolega dostał za karę. Nie, tamten też mnie przypieprzył. No tak, za kolegę. Obronisz go? Tak. To ty też obronisz. Masz z liścia. No i teraz, czy ktoś mi pomoże z nim? Nikt pewnie. O, to jest... Pomsi mnie. To jest ta T-64, która mnie... przycisnęła. No super. No nie udało się. No tak, no bo mojego przyjaciela Fubara już tutaj nie ma. Oczywiście. On tylko suchary wali. Pomóc nie pomoże. Byłem zajęty. Wyjechałeś do przodu i zginąłeś. No to i to ja sobie wyszedłeś, czy co? Oj. Zaraz ciebie jeszcze... A to już Patton jest. Bo tam jeszcze te 64. To jest Patton chyba. No rypnij mu, no. O Boże, Fubar i podobno. No jeszcze nieco, nie. No, wiesz co, domo, może byśmy go usunęli z klanu. To, wiesz. Ludzie tu oglądają. Może ktoś będzie chciał... Może ktoś to spijmy będzie chciał dołączyć. A tu pokazujemy taki żenujący poziom. I to jeszcze suchy taki. Mali gałka oczna, dęba staje. Dokładnie, tak. Zobacz, połowę tego, co ja zrobiłeś. Synu. O, dajcie mi chwilkę. Daję ci chwilę. Koniec. Dzięki. Koniec chwili. Aha, czyli tu nie mogę nic dalej dać. To mogę dać? Nie mogę dać. Tego też nie? A to mogę, dobrze. Okej, okay, dobra, to co teraz dać? Reload time reduce? Czy reload time reduce? Aha, a 19%, czy to się różni? Minus 19. Za dwie bitwy już będą miał silnik. O, ale mam załogę do zrobienia. Tak. Z upgrade'ów tu mam wszystko. Ale już mam tych skilli na załodze. To lecimy? Możemy. Dajesz Fubar. Masz ostatnią szansę. Może ci jeszcze z klanu nie wywalę. Joining the match. Nie, to jest w sumie moja wina, bo ja zawsze liczę na niego. On zawsze mnie zawodzi. Muszę po prostu przestać liczyć na niego. Przeżyć z tym przeświadczeniem, że jadę sam. Że prędzej Damo, który jest gdzieś w mieście na drugim końcu mapy mi pomoże, a nie skrzydłowy Fubar. Tak, no smutne. To jest smutne niestety. No ale czego możesz innego spodziewać po człowieku, który zna milion sucharów.
O, patrz, ale przynajmniej jesteśmy po ciekawej stronie. I tym razem żaden Sheridan nie jest już na miejscówce. Oszukali mnie. Oszukali mnie, banda polskich decydentów. Można z rokiem zacząć, co? No. Chociaż czy ja wiem, mogę podjechać tak chamsko. Znaczy... Driver, crank it. Affirmative. Gunner, scan for target. Affirmative. Loader, ready up. Up. Driver, move out. Jadę kulturnie po drodze. Skoszę sobie tylko jedną barierkę. Fubariusz, jedziesz tutaj do mnie, czy nie? Mhm. Mały drift. Zaraz znowu nas wyzywają do kampina, a potem wolimy przepaść. Choć nie, to wtedy ten gość wyrzuci na rutynę. Jak śmiałem do niego strzelać. Cześć, ziomek. Fajną masz brykę. To 6-2. No, ale tak będą podjeżdżać chyba, wiesz. Przestrzał na niego? Nie miałem. Nie był. Wiem, go widział. No kurde, trafiłem, ale nie spędzałem. Przełączam się na hity. Tylko wierzę z hity, a z hita jak dostanie to... No, Sheridan. Gdzieś tam się wyświecił na chwilę. Mam daleko. Ale spróbowałem. Dostał. Dostał. Telepatem. Telepatem tam wypadł, on jest na strzałach. O, jeszcze raz tam wypadł. Chyba go ten. Ja go trafiłem, tylko nie wiem, czy go przebiłem, nie? Trafiłeś, no ja go trafiłem. No to to ja wiem. No Jezus, kąski. Ja się zatrzymał. Dzięki mnie go zdjąłeś, widzisz? Wiesz, jak ja się poświęcam? Wiesz, ile te hity kosztują? Grosze. Sam jesteś grosz. Tam jesteś groszek. Gdzie jest gro? Ciśniemy ich tam? Ale palem tu dojeżdżają. Faktycznie. Na przykład ten potonisz. No właśnie. Dostał. Dostał. Się zastanawia, gdzie oni mnie biją. O, i na przykład on się teraz cały czas zastanawia, mimo że już nie żyje, nie? Tak stoi już w bramie świętego wdrożenia. Kurczę, gdzie on mnie widział? Dobra, ja tam jadę. To są już takie wygryzki, że to wstyd, że my tu stoimy. Można po tego Sheridana pojechać. Tam jest Sheridan.
Jest, 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 walczy z nim. Ale nie, nie, na naszej linii jest jeszcze. Jezus, uwielbiam tą jego celność podczas jazdy. Kocham ten czołg po prostu. O, jest i Sheridan, mówiłem. Incoming, incoming! Dokończę tego... Albo dobra, nie dokończę. To jest Skorpion. Ach, to jest Skorpion, faktycznie. Tylko to olewam. Ale był Sheridan tutaj jeszcze. Incoming, driver, move! Jest, jest, jest Sheridan. Auć! Dobra, już... Niestety. No, ale zjechał. Arta mnie docisnęła. Arta wali jeszcze. O my god. Dobra, nasz Sheridan go wyjął. No oni wszyscy po tamtej stronie są, po prawej stronie. Idę po te arty najpierw. Kurczę, będę strzelał z hita w nie. Mogę nie przebić. Trafię na jakieś warstwy. To będzie lipa. O, prawie 600. Za tobą, szmeru. Nie, tutaj ważniejszy cel. A, okej. O, nie wejdę. Ja! Drugi mnie dobił, nie? Już byłem prawie przeładowany, nie? A, no tak, no bo to jest chuba, nie? Na kogo ja liczę? Przecież zapomniałem. No, bo... Sheridana jeszcze do tego. What the f- Apteczka. Czego ty strzelasz? To był hit. No to nie wal w takie z hitów, no. O! No, no, damo, rozkręcasz się, widzę. Meczek na meczek, coraz lepiej. No, nie zapeszaj, oby tak dalej. Zobaczysz jeszcze kilka dni i zostaniesz najlepszym graczem AW w Europie. Jasne. Dobra, no ale podjechałem trochę z tym Sheridanem. Szczerze mówiąc, udało się. Jeszcze kawałek. Ile ci zostało? A, mam 13 coś zrobione dopiero. Wow. 13 500. Nawet w czwartek będzie najwyższy poziom formy damy. Co będzie? Najwyższy jego poziom, będzie najlepszym graczem. Tak, czwartek. Już czwartek? Nie, w czwartek już serwery będą zamknięte. O to chodzi. Czyli co, do czwartku to będzie, a czwartek, do środy. Czwartek do środy. Już kasują. Aha. Nie powiem, że skasują. Dajcie to, lajcie to linkowi przetrawić i zaraz będzie tak rozjebana jest. Nie no, rozumiem, że jest do środy, zerują i później znowu z jakiejś czas wrzucą. Nie, znaczy nie wiadomo czy zerują. Wiemy po prostu, że ta pierwsza faza early accessów trwa do tej środy. I pewnie później będzie jakaś mała przerwa, potem będzie kolejna faza. Czy będą kasować, czy nie, nikt absolutnie nic nie wie, bo żadnych informacji jeszcze nie było. Prawdopodobnie nie będą kasowali. Aczkolwiek one są do bety, więc... No niekoniecznie, no, jeżeli będą chcieli coś wprowadzić, a wiesz... A zapisy w bazach danych będą to psuły, no to wyczyszczą, nie? Driver cranking. Affirmative. Gunner, scan for target. Dawno nie graliśmy na tym, lag? Lag? Lag. Laga? Lolo log. Cześć, Fubar.
ją. Znaczy, wiesz co, tak przejeżdżam, udaję, że cię w ogóle nie widzę, nie? Bo cię zacznę na ciebie liczyć i znowu się przeliczę. Jest. Turbo pocisk 2015. Czujesz to zią? Uf, turbo złoty, rzemyka. Turbo rzemyki z tobą. No i oczywiście, co robi nasz BMP? Kurde, no naprawdę. Jedzie do miasta. No, nie, no chowa się tutaj, no. Ale drugi jedzie do miasta. Przede mną jest. No to przynajmniej będzie coś widział, a nie na ten nasz, to ja w ogóle nie wiem. No się chyba z obsłonamiętowy, chyba na nowym posmaku. Ale tu jest BMP i AMX, no co oni tu robią w ogóle? Ja nie dbaka, kurka wodna, no. No, zaraz się skatują i tyle będziesz miał z tego. No dobra, to czekamy. Oj, oj, oj. Kurde, nie przebiegł. Nic w niego nie podchodziło. A ty puściłeś? Mógłby ktoś go jeszcze zapalić. No efekt. Zjechał stąd. Kurde, drugi raz go nie. A ja używam na niego ataka. On ma dużo warstw, żeby tak się bawić. I ten. Abym się nie zdziwił, jakby miał już. One chyba już mają te systemy. Kurna, sam tu jestem, no człowieku, co za debile, no. Co za debile, mów mi, Elvis. No i nie trafiłem ja. Dobry jest. Nie trafiłem w Sheridan. Ty też nie. Ooo, 88. Jest ich trzech, odbiłam się 2 sekundy. No już po mnie. Nie, no niedługo ja będę miał swoje. To fajnie działa. No to nie nagrałem się za dużo. Widzę, skąd wali ten BMP albo MX. O, jadą. Kurna, ale znowu mnie wyspotowali, no i to jest... Kurwa, co tu się dzieje? Dobranoc. To gdzie jest nasz team? Wycięli. Jaki team? Co tu kurwa się dzieje? Nie wiem, coś dziwnego, bo ja sam byłem w mieście w ogóle, nie wiem gdzie oni się rozjechali. A z reguły w tym mieście tam się... Czy przynajmniej w poprzedniej walce tam się tłukło trochę tego. Ale to u nich wszyscy są, nie zniszczony ani jeden. Wyk. No, jest, nabił jednego chociaż fubariusz. Masakra. Jest drugi, ładnie. Prawie. Robi ogromną różnicę. Ja mam jest dwóch.
na spoko. To byłoby na tyle. Można powiedzieć. Jestem. Mhm. To może szybko alej wi, co? No już ostatni został. Właśnie go dojeżdżają. Nie wiem, czy jest... A, czy jest już. Lecimy? No. O, to wracam do garażu. 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 A, ja mam LV jeszcze obsługę, sorry. Bo zmieniłem działko. Mhm. Ale wrócił właśnie ten. Dobra, już polecimy. W LAV braliście HE-ki jakieś? A po co? Sub HE tam jest. Chyba dwie rundki czy trzy załadowane. A, one są zapalające. No, one są dobre na jakieś inne LAV-ki czy coś tam, nie? Na arty, nie wiem. No, już godzinę streamuję. A ile to jest rundka? Nie wiem, nie pamiętam. Mam 132 pociski zapalające i 528 apeków. Spok. Bo 90 albo 60 jest. No taki jeden przeskok na suwaku, to jest rundka. Jak sobie tam dostosowujesz. Mówisz? Zobaczymy. Znowu nie przełączyłem chłodzenia, kurno, na dzienne. Jakie chłodzenie na dzienne? No, mam wyłączone przez chwilę połowę wiatraków. Dwa wiatraki miałem tylko i to na minimum. W obudowie znowu 30 stopni w budzie. A to jest ręcznie je regulujesz? No, mam taki panel Lamptrona. Dosypuję węgla. Dosypuję, dokładnie, dosypuję węgla i one wtedy szybciej się kręcą. Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz. Myślałem, że nie dmuchasz. Zwykły taki fajny panel LCD Lamptrona właśnie. Mhm. Czterokanałowy mam spięty, wiesz, grupy wiatraków. Cold Strike! Ja tego piątych tirów za bardzo jeszcze nie widziałem. Raz tylko widziałem tego LAV 300, nie? Mhm, no wczoraj. No. Ja miałem przed chwilą... Chaffee? Czarne. Może Shiftej. O! Chaffee. Nie wiem, tam... Podobne. Duży czołg, a mały wypierdek amerykański. Znaczy, no akurat nie widziałem go, bo mnie zamordowali wcześniej, ale był już. Powiedz mi, to było morderstwo na zlecenie? Możliwe. No bo pytam się, bo już takie rzeczy mnie ciekawią, się interesuje takimi zagadnieniami, więc... Jak powiedziałeś, mam za to. Zastanawiam się też nad jednym, skoro cię zamordowali, to co ty kurwa robisz tutaj na TS-ie? No widzisz. Zapalcie światła, proszę. No, Fubar już oczywiście dogina tam, nie poczeka na kolegów, prawda? Ja jadę pierwszy chyba. A wy zupełnie inną stroną jedziecie. No zastanawiam się właśnie, czy nie zjechać tam na dół. Szmeru, bo idzie się spot. Srot. Nie zjadę tam na dół. Identify. Hostile tank. Target locked on. Now it's close. No bad. Identify. Hostile tank. Target lost. Oh, lag. Oh,
Target lost. No, no dobrze, właśnie wyświeciłem. To by było na tyle. No ja swoje wyświeciłem. Ja też parę tam zdjęłem. Żyje. Fajnie, no cały pluton B poszedł. No ale robimy to w konkretnym celu, tak? Wbijamy, spotujemy, przechodzimy na normalne czołgi. Liczyłem, że ich bardziej obiją, nie? Tak, tak, dzieci, tak nie grajcie. Tak się nie gra nie, w czołgi. To nie jest. Nie róbcie tego same. To nie był genialny pomysł. To nie była gra. To było tak. Jakieś gówno. Dajesz. Sheridan. O, będę musiał załogę podskillować. W następnej może. O kurde, chyba. Mogłem kupić już silnik. Ale to w następnym się sprawdzę. Ten jaki wesoły. A co mam płakać? Weź, bo ci fubar zaraz zdzieli jakimś sucharem. Jak dobrze płakać. Pójdzie, to może w piątek będę miał urlop, także tylko jeszcze jutro i pójdę do pracy i reszta wolne. Ten tak, dzisiaj mam wolne. Jutro, pojutrze i znowu 4 dni wolnego. Idź pan. No ja tak, dzisiaj mam wolne, jutro mam wolne, pojutrze mam wolne. Idź pan, panie. Do końca tygodnia mam wolne. Tak ci się chuj, nie idę. Dawno nie graliśmy tą mapę. No i oczywiście, kto jest na miejscówce? Fuck you. Very much. Już? Fuck you very much. Very muchos gracias. A mnie nigdy tam nie rzucił, ja tego nuba zawsze. Ta gra po prostu wierzy, chłopak. Trzeba płacić. Trzeba płacić, to tam w naturze chyba dajesz, nie? O, ktoś nie, już nie mógł cię słuchać. Ktoś DCK dostał? Może Fubar, może. Nie, nie, Fubar jest. Ten kolega. Nie ma na drugim motorze. A, Blinka. Blink, o. I zaraz będzie na rzekona TS-a. Czy ja ten Dizzy jadę? Taki chuj. Tak. No czy wpadniesz do wody? A ty możesz ubić na przykład spacji przy skręcaniu. O, ale stary, ja tutaj tak zdrifciłem, że ja już jestem po drugiej stronie, zobacz. Myślisz, że jak ja tu jeżdżę? A myślę, że ty w ogóle nie jechałeś, bo ty już tutaj byłeś zespełniony, ty bydlaku bez szkoły, chamy świnia. Jasny gwint. Jeszcze kręcisz się w kółko jak gówno przerębo. No i co mnie tam dotykasz? Przynajmniej dobrze, że mi przynajmniej miejscówki nie zajął. Będziesz tym zaraz. Daj mi enemitów. Gdzie są nasi enemici? Tak jest. Enemik dzisiaj. Ten coś myśli. O Jezu, przestrzeliłem. A ten trafił, no i to jest to i nuby, nie? No ja mam zawsze. Już teraz nie ruszył. No do twardziej. No i znowu. Nie wiem, mam ci jakiś zły dzień na Sheridana. Płynie na coś klas. Skąd wiesz? Pato mi tutaj pseudogryz. Się wbija. Uła, pod mostem przejeżdżają. W końcu przestrzału nie ma. A ty supo! Będziemy bronić. Mogą być fajne rakietki. Kurwa. Nie wiem jak ci pomóc, dam tam wiesz. Co jest fajne rakietki? Mam taką odległość. Nie mam fajne rakietki. Sheridan ma trzeba zbić. No to za wiele ze mnie nie zostało już. O, no to żegnam się z wami, panowie. Target locked on. No wiesz go? A to Patton. No on się schował za chwilę, ja tam się muszczę. Bye bye, masz karo.
Kurna, znowu mnie samego zostawili tutaj, no. No, Siule, muszę za nimi jeździć. W sensie reszta teamu. Zamiast wjechać do miasta, to ciekawe, wszyscy na obrzeża. A ja muszę z bliska 150 metrów, kurka wodna, żeby nabić tam tego. No nic. Co jest? Poszedł. Za 10 sekund walę w tego T-62. O, niech wyjedzie, bydlak. Wziąłem go hakiem, zdzieliłem. Kurwa, i się schował. Zając życie, nic go nie wyspotuje. Co ten Patton robi? Ja się na apeki przełączam do Sheridan. Kurde. Idealnie wymierzono, tylko za nisko poleciało. Czek idealnie, to dlaczego nie trafiło? No bo RNG. Dobra, dobra. Timing był dobry. Trzeba lekko schować, bo to z wyświecą. Ciekaw jestem, czy wjadą na kapa, czy... Na kapie ich wyspotujemy z łatwością. No, ale mi się wydaje, że oni nie wjadą na kapa. A wjadą ten zameczek. Chyba nie trwi. Chyba tak. Ja ich widzę. O nie, nie widzę. Spróbuję dobić tego T-62. Osłaniaj mnie. Ach, kurwa, zgasł. Bo przed nami jest jeden Sheridan, nie? Mhm. Jeden pojechał w stronę swojego kapa. Mhm. Dobra, może byśmy zjechali po prostu, co? Szarta. No, jestem z Magnite. Dobra, ty pilnuj tego też, te Sheridana, i jadę na te dwa. Kurwa mać, oba mi przypierdolę. Cholera. I jak zwykle fubar mi nie pomógł. Jak zwykle Fubar został. Tak. Ani nie pojechał ze mną, ani mnie nie obserwował. Ale ani nie trafił w tego Sheridana. Nie, ja odchodzę. No. Nie wyjeżdżaj teraz, bo cię rozpierdolą z tej prawej. Ten kurwa. Geniusz. Geniusz zła. Tędy chyba nie podjedziesz. No to mamy to się ustawić. No, z prawej, z prawej. No, bo...
obu stron, świetnie. Tak, widzisz, się kończy fubar, nie pomaganie kolegom. Ty wyjeżdżasz do przodu. No bo ja miałem jechać, a ty miałeś mnie osłaniać. I tak, ja wyjechałem. No i zgarnęliśmy się Sheridanów. Dwa Sheridany i nikt ich nie zdjął, a mały na strzała od ciebie. Jedną w jeden, jedną w drugi. Dziękuję bardzo. Tak, bo ja miałem taki chyba naraz. No nie, no ale to trafiłeś jeden. No szmery, no ale a trafiłeś jeden? Zrobiłeś. A trafiłeś jeden? No. A trafiłeś jeden? Już wcześniej, jak ty masz trafiłeś jeden? A trafiłeś jeden? A trafiłeś jeden? Nie trafiłeś jednego. Coś ci robi w tej bitwie. I generalnie posłużyłeś się po prostu mną. Dziękuję bardzo. No do niczego innego się nie dajesz. Okej. Okay. Twój damage mówi wszystko, szmeru. Okej. Okay. Dajesz damo. Sekundkę, już rozdaję tylko załodzę szybciutko coś. Narkotyki. Tak, na przykład. Narkopyki. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Lecimy. I weź tu graj z fubarem. Chyba jednak wyrzucę z tego planu. Patrzcie, kto z nami grał w bitwie. Maciek M4A4. A kto to jest? No ten community manager polski. Od czego? Od WOTA? Czy w ogóle? Nie czuję. Tak, tutaj. Od AW. A od AW, tak? Mhm. Nie wiem czemu, ale ledwo widzę czat. Było widać, co ja napisałem? Tak. Driver crank it. Affirmative. Gunner scan for target. Affirmative. Loader, ready up. Up. Driver, move. Ciekawe, czy Maciek będzie spotował, czy mam go zestrzelić. A nie, bo czemu, bo Maciek jest w drugim teamie, to w sumie nie, niech nie spotuje. Z kim on jedzie? Z Sztajero? A dobra, kojarzy go. A pierdolę, co za kurwa. Nie tylko z nim. Ale smać, jak pisz, a ty go znasz? No, to kurczę, no jakbyś siedział na forumowu, no to byś go znał. A, no okej, okay. Wszystko jasne. No to jest tam główny menadżer polskiego community, chyba główny, no jeden z głównych. Najwięcej go ogólnie. Jak masz jakieś pytanie, to zawsze się wali do Macie. On wie wszystko. Lag. Leopard. Identify target. Biedny leopard. To był leopard. Ale farcia szybko nie trafił. Boże kochany, jak on daleko tą rakietą puścił. To było pol? Tak, albo... Telepatum. Identify target. Target locked. Fiunk. Och, mnie pierdyknął.
Mam 60 batów. Niż też nie cisną na miasto. Całe wszystko na miasto poszło tutaj. Zdjęli mnie już. Za bardzo raszuję, kurde. Przyrostem. Muszę się wycofać trochę. Tak, 150 metrów. No, dokładnie. Trzeba chyba powoli wystawić na miasto. Jaki ślisk. Ja nie wiem, czy masz, to jest dobry pomysł, jak podjeżdżać. Tak. Ktoś musi ich chociaż spotnąć. Chyba nie wyjechać, albo i nie. Gdzieś na wprost jest chyba ciebie. Coś pozdejmowałem, ale... Musisz ich przytrzymać po prostu. No. Good camper, czyli na kolejny. No tak. No oczywiście, już się zaczyna płacz, tak? O, z prawej, blisko, z prawej. Jak Swingfire ich chociaż przez chwilę zablokuje. No tak, bo on wyskakuje pierwszy, ja z nich rakiet chodzę. To... 15 sekund, powinniśmy dać radę. Sheridan, Sheridan, chłopie, Sheridan jest ważniejszy, on jest szybki. Radę. 2 sekundy, dobra, nasze, kurde. Fuck yeah! I co, gdybyśmy ich nie zatrzymali? To mogłoby być ciężko. Dokładnie. Sheridan power for the win, kurde. Co? Sheridan Pawlutz. Tak, Shia LaBeouf. A może to szybko zrobić, tylko się widzę. O, coś mi wisi ekran Victory. No u mnie nie. Nie, ta walka akurat była... No tu. Nie. Już zrobiłem damage'a.
Koło dwóch koła. Szmery 2043. No dobra, chyba znowu mi wywaliło. Chyba tak. Fubara też mam niby na czarno, tak w ogóle. Ale jestem. Znowu to samo. Brak odpowiedzi. No dobrze, to wychodzimy, czekamy na Szmera. A w międzyczasie ja zrobię cięcie. W międzyczasie będzie w czasie, robię cięcie. Zaraz wracam. Dam mu zaśpiewa piosenkę. Ale to podczas cięcia.